Ej, cześć, cześć, cześć. O, czekaj, nie widać mnie. Cześć. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Cześć, Justyna. I kto jeszcze? Już znamy kilkanaście osób, także bardzo fajnie. Zobaczymy. Czekamy na sygnał, czy wszystko jest ok. Słychać i widać? Super, bardzo się cieszymy. Dzisiaj pogadamy sobie o górach sowich, a tak naprawdę o Wielkiej Sowie. O najwyższym szczycie przejdziemy, zdobędziemy i powspominamy. Tak, i to szczyt kolejny do korony gór Polski, jeden z takich ciekawszych, bo znajduje się na nim wieża widokowa, chociaż teraz jest w remoncie, ale już niedługo ma zostać uruchomiona. Cześć Mateusz, cześć Ilona, cześć Kasia i cześć Daniel. Ok, dzisiaj będzie taki krótszy live z tego, co tak planujemy, bo jutro wcześniej rano musimy wyjechać, więc zrobimy co trzeba i zakończymy. Ok, to już przejdźmy sobie do Wielkiej Sowy. Ale jeszcze takie pytanie, kto był w górach sowich i jeśli już, to na jakich szczytach? Czy zdobyliście właśnie ten najwyższy szczyt, czy może szliście jakimiś innymi szlakami w okolicy? No, dajcie znać. Dajcie znać i sobie tutaj pogadamy. W sąsiedztwie jest na przykład Kalenica, też ma fajną wieżę widokową, można sobie wejść tam na górze. Ale ogólnie góry Sowie to takie bardzo tajemnicze i historyczne. Jeśli ktoś interesuje się działaniami wojennymi, to też na pewno znajdzie coś dla siebie. Justyna, Dominik, byli. Super. Dobrze, zacznijmy sobie. Zaczynamy od lokalizacji Wielkiej Sowy. Gdzie się znajduje Wielka Sowa? Niedaleko Wrocławia. To jest województwo dolnośląskie. W pobliżu mamy granicę. Jeśli chodzi o noclegi, to szukamy sobie tutaj. Może być Bielawa, wiem, że też Dzierżoniów chętnie, ale my nocowaliśmy kiedyś tutaj okolice Sokolca, czy nawet Jugów. Te tereny też są popularne w zimie, bo stacja narciarska tam jest. Tutaj działa. O, zobaczcie, nawet już się pojawia podziemne miasto Osówka. Mieliście okazję tam być? W Osówce, bo my wybieraliśmy się kiedyś, kilka lat temu jeszcze, ale teraz z Mają to nie pójdziemy, no bo to nie jest temat dla niej. Musimy dla troszkę dzieci poczekać i właśnie odwiedzimy. Justyna pisze, że mega historyczne i wciągające miejsce, a Ilona, byłam, zdobyłam tylko sowę. Nie działa wieża jeszcze, trzeba wrócić właśnie, pochodzić po szlakach i zwiedzić, zwłaszcza kompleks Rize. Tak, dokładnie. Jest tam co robić, nawet mamy taki wpis na bloga, góry sobie atrakcje, można sobie zobaczyć, co tam ciekawego jest do oglądania. My, jak szliśmy na Wielką Sowę, to wybraliśmy sobie szlak z Przełęczy Jugowskiej. Startowaliśmy tutaj. To było w 2017 roku, gdzieś chyba październik, listopad i Angelika była wtedy w ciąży. Tak. Także szliśmy taką łatwa i przyjemna trasa. W jedną stronę, zobaczcie, ona mierzy 4,4 km i godzina 33 drogi, także nie jest to jakoś daleko, 234 metry w pionie. W pobliżu jest Zygmuntówka. Schronisko, a w drugą stronę jest Kalenica. Też można z tego parkingu sobie dojść. W ogóle tutaj te trasy, tutaj trasę możecie wyznaczyć sobie jakąkolwiek chcecie, jakim kolorem chcecie tak naprawdę. Tylko od tego zależy jaka długość, no ile macie czasu. Bo tutaj można zrobić różne warianty. Tak, i z każdej strony prawie. Z każdej strony, ale też można zrobić no, ciekawe pętle w różne miejsca. O, my na przykład. Czy zahaczyć właśnie o schronisko, czy tutaj o punkty widokowe tam na północy od sowy. Tak, i my w 2014 roku pierwszy raz sowy zdobywaliśmy sobie z tej strony. Mhm. Czyli szliśmy od strony Przełęczy Sokolej
przez schronisko Orzeł i schronisko Sowa. Nie wiem, czy schronisko Sowa jeszcze jest otwarte czy zamknięte, bo byliśmy kiedyś i było zamknięte i tam ludzie pisali, że chyba to już nie jest schronisko, tylko jakiś prywatny obiekt. Także jeśli ktoś był w tamtych terenach w ostatnim czasie, to dajcie znać, czy schronisko Sowa jest otwarte. A jeśli ktoś szuka najkrótszego szlaku, to prowadzi, zobaczcie sobie, tutaj jest bardzo łatwa i krótka trasa. A parking jest niżej, tak? Tam Zaraz sobie tutaj zaznaczony. jeszcze zobaczymy tę Przy drogę. tutaj. O, jest parking Rozdroże nad Modlęcinem. Polana Potaczkowa, a tu? Tak, to jest to samo. O, zobaczcie, jaka krótka trasa na Wielką Sowę. Można dojść 3 km. tak. Niecałe. 2,7 godziny 10. Chociaż jest więcej podejścia niż z tej naszej trasy z Przełęczy Jugowskiej. Ale no naprawdę, z każdej strony można tutaj się dostać. Ok, czyli my sobie startujemy tutaj. Przełęcz Jugowska i kierujemy się cały czas za czerwonym szlakiem. Niedźwiedzia Skała będzie po drodze. Przejdziemy sobie przez Kozie Siodło, Rozdroże pod Wielką Sową i dojdziemy na szczyt. A potem sobie zejdziemy tu na dół, do schroniska Sowa. Wtedy właśnie było zamknięte. Pójdziemy przez tutaj Końskie Stopnie żółtym szlakiem, znowu na Kozie Siodło i tutaj szlakiem żółtym. Tam będzie taka platforma widokowa po drodze. I wrócimy sobie na Przełęcz Jugowską. Sprawdźmy jeszcze, ile to wyjdzie w trasie. Czyli na Wielką Sowę mamy w jedną stronę 4,4, potem idziemy tutaj na schronisko Sowa, bo odbija. Dość iść przez. Kontynuuj. Nie. Ustaw koniec trasy. A, okej. Okay. A nie, popatrzcie. I nie chcę nam wyznaczyć trasy. Dałeś końcowy. Zawsze wyznacza najłatwiejsze. Czyli tak, tutaj. Teraz będzie już lepiej. Okej. Okay. A no tak, tutaj wychodzi tym naszym szlakiem jest o 100 metrów dłużej. Idź przez. Okej. Okay. I będzie. Tak, jest dobrze? Dobrze jest. O, nie, coś tu znowu. Wróciło się chyba. O, teraz jest dobrze. Czyli wychodzi 10 km, cała trasa pętla, 3 godziny i 9 minut. Ale jeśli zrobicie sobie przerwę, na pewno przy wieży, wyjdziecie sobie na górę i potem przy tym schronisku, jeśli jest otwarte. W październiku 2021 wchodziłam przez schronisko Orzeł i działało. Tak, Orzeł to jest to niższe, Orzeł działa, a bo Sowa to jest to osoba. wyższe. Będzie też na zdjęciach. Dobra. I idziemy sobie do zdjęć, czyli startujemy sobie na Przełęczy i tu już mamy sieć szlaków. Przełęcz położona jest na 801 metrze. W różnym kierunku możemy iść. Szlak zielony, czerwony, żółty. O, nawet widzimy sobie, tutaj jest oznaczenie Wielka Sowa, 1 godzina i 30 minut. O, a ten taras widokowy, co będziemy szli, to jest tutaj, 25 minut. Niewielki taras, ale coś z niego zawsze można zobaczyć. Zobaczcie, tak wygląda Przełęcz Jugowska i my będziemy sobie tutaj szli za tym znakiem w prawo. Jeśli ktoś był na Przełęczy Jugowskiej, bo widziałem, że oznaczony jest parking jako płatny, to jeśli by ktoś mógł potwierdzić, czy jest płatny, czy niepłatny, bo my byliśmy, to było bezpłatne, a widzimy na mapie, że już oznaczone jest, że trzeba zapłacić. Myślę, Sowa pisze Orzeł, Sowa czynne było. O, Czyli proszę. tamto schronisko Sowa było czynne w 2021. A byłaś Październik. w weekend czy w tygodniu? Ilona? Tak wyglądał taki parking. I trasa nie ma jakichś większych podejść. Cały czas raczej idziemy delikatnie pod górę. Więc jeśli ktoś z dziećmi planuje sobie wejść, no to polecamy ten szlak z Przełęczy Jugowskiej. Tu jest jakiś, widać stok, tak jakby narciarski był. Tygodniu. W
tygodniu, w tygodniu, czyli trasę przez schronisko Sowa Ilona przeszła w tygodniu, w październiku 21 i schronisko było otwarte. Właśnie, bo tam ktoś pisał, już nawet opinie strasznie kiepskie są, że może akurat to był ten wyjątkowy dzień, może. Że akurat przyszli. Chociaż my jak byliśmy za pierwszym razem, wtedy w 14 roku, to tam jakieś problemy były, żeby tam wejść do środka nawet. Też było coś zamknięte. O, i już z pierwszej polanki, która jest tuż za przełęczą, możemy zobaczyć Orlicę, Wielką Destnę w Górach Orlickich, oba te szczyty i Góra Świętej Anny tutaj bliżej. Tutaj sporo ludzi też po prostu sobie przyjeżdża, na przykład z Wrocławia, i wychodzą tylko na tą polankę. I kładą się i nawet opalają. I odpoczywają. Także tutaj fajne miejsce jest. A jak jest zima, to dzieci na sankach mogą sobie pozjeżdżać tutaj na dół. O, i dochodzimy sobie do pierwszej ciekawego miejsca. Wmurowana tablica, czyli to jest ta niedźwiedzia skała. Zobaczycie ją na pewno. Tablica upamiętniająca Hermana Henkela. Był on niemieckim nauczycielem, propagatorem i działaczem turystycznym w rejonie Gursowich. W 1938 roku nowo otwarte schronisko pod przełęczą Jugowską nazwano Henkelbaude. Obecnie jest to schronisko Zygmuntówka, czyli tam, gdzie widzicie, można było dojść z przełęczy tam na dół. Tablica na niedźwiedziej skale zaginęła po 1945 roku, ale w 2004 odsłonięto w tym miejscu drugą dwujęzyczną. Napis w języku polskim i niemieckim ze słowami samego Henkla brzmi: w górach jestem znowu prawdziwym człowiekiem, tam stajemy się braćmi, wszystko co brzydkie i błahe opuszcza nas. Taka właśnie jest ta niedźwiedzia skała. Lucyna, Wielką Sowę zaliczyliśmy dzięki waszym wskazówkom, zaczynając od przęczy Jugowskiej, czyli idealnie, tędy. Dokładnie tak. Tędy właśnie. Okej, mamy Kozią równie. Znajdujemy się tak, w tym miejscu, tuż pod szczytem, bo niedźwiedzia skała była tutaj i zobaczcie, tablica jest też oznaczona na mapie. Idziemy dalej i znowu cały czas jest taka łatwa droga, szlak czerwony nas prowadzi, trzymamy się znaków czerwonych i też tutaj na drzewie informacja, że na Sowę w prawo. Podchodzimy pod Kozie Siodło, potem wrócimy w to samo miejsce i będziemy szli dalej potem szlakiem żółtym, ale widzicie, mamy jeszcze 40 minut do wieży widokowej na Wielkiej Sowie. I to już będziemy szli przez las i w końcu pojawi się taki moment, że tą wieżę widokową będzie już widać. O, zobaczcie, jest taki jeszcze przekaźnik, jakiś maszt telekomunikacyjny może, widać anteny i obok tego mamy wieżę. O, tak wyglądała wieża w 2017 roku. Teraz jest z rusztowaniami i wieża zamknięta jest do maja 2023. Taka informacja była na oficjalnej stronie, tam chyba gminy albo nawet samej wieży. Nawet kamerki są internetowe i można sobie zobaczyć, jak co widać z wieży. Że myślę, że będzie wyglądać trochę inaczej. Dużo ludzi sobie robi zdjęcia z sobą, bo jest taki pomnik, czy rzeźba, taka chyba drewniana, Sówki. O, i wychodzimy sobie do góry i możemy sporo sobie z tej góry zobaczyć. Tutaj mamy opisane Biskupia Kopa, to bardziej na prawo, jeśli będziecie patrzeć w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, jest Biskupia Kopa. Napisałem tylko to najważniejsze, czyli najwyższy szczyt w Górach Opawskich, Kowadło, Śnieżnik, Orlica, Wielka Destna, Szczeliniec Wielki i Skalni. Czyli wypisałem te wszystkie szczyty, które należą do korony gór Polski oprócz Wielkiej Destny, bo to jest najwyższy szczyt w Górach Orlickich po czeskiej stronie. Ale te góry będziecie mogli sobie zobaczyć. A to jest Ślęża, czyli Wrocław jest gdzieś na takiej wysokości za Ślężą. I oczywiście ulubiona góra wrocławian. Tak, dużo osób tam. Dużo osób właśnie, jeśli chodzi o weekendowe nawet, nie tyle niedzielne, co weekendowe dni, to właśnie Ślęża jest tam
bardzo mocno uczęszcza. Szlaki na Wielką, na Ślęże są mocno. O, cześć Aurelia, witamy i obracamy się w drugą stronę, czyli w kierunku zachodnim i w oddali widoczna jest Śnieżka, najwyższy szczyt w Karkonoszach i tutaj całych Sudetów. Mała Sowa jest przed nami, też można się wybrać tam do niej. Zobaczmy sobie, w którym miejscu jest Mała Sowa. O, czyli ona jest tutaj, czyli to co widać, Mała Sowa niedaleko. Żółtym szlakiem. Tak, a można sobie do niej podejść i zobaczyć, jeszcze tutaj kamień Gwarków jest, formacja skalna. Nawet tutaj łącząc tę trasę, wyjść na Wielką Sowę, a później przejść przez Małą Sowę i tą ścieżką przejść aż do tej drogi i nawet do Schrońska Sowa. Tak, albo niżej. Tutaj można sobie robić właśnie różne pędy, bo tu jest tak dużo ścieżek czy właśnie szlaków, że jest wiele opcji, a dodatkowo są jeszcze drogi, więc naprawdę tutaj jest... Tu chyba był pierwszy szlak, co szliśmy kiedyś, że był koloru różowego. Tak. Jeszcze nigdy nie... Taki śliwkowy właśnie. Czyli to chyba jest tutaj nawet. Tak, to musiał być średnia droga. Ale w tamtą stronę szliśmy, czy... Szliśmy na Małą Sowę i tu wracaliśmy. I właśnie tutaj wracaliśmy, no, do schroniska. Oj, potem jeszcze można sobie na przykład do Sztolni Walińskich kompleks Rzeczka sobie też wstąpić. Czyli Mała Sowa jest tutaj niedaleko. I co jeszcze zobaczymy? Jest Chełmiec, czyli najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich do Korony Gór Polski i Borowa, czyli najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Taka prawdziwy najwyższy szczyt. I jeszcze jest Waligóra w Górach Kamiennych. O, tu jeszcze zbliżenie w kierunku Karkonoszy. Widoczna jest Śnieżka. Ona jakieś 53 km w linii prostej, to nie jest jakoś daleko, więc często ją można sobie zobaczyć. A w tamtą stronę już jest Wielki Szyszak, Śnieżne Kotły i Szrenica, chociaż ich już nie będzie widać. Jeszcze Łapski Szczyt widać, oprócz Wielkiego Szyszaka. No tutaj akurat mieliśmy taką tę mgłę, którą bardzo nie lubimy. Tak, taka zła mgła to jest. Taka zła mgła. Po prostu te widoki są właśnie za tą mgłą i koniec. Nie ma nic. Ale i tak mieliśmy... No, nawet dosyć te widoki, że udało się, że było tak nawet to Ślęże, czy właśnie. A jak się idzie na wschód słońca, to czasem takie chmury są na horyzoncie, widać przy samej ziemi. I też zanim to słońce wyjdzie ponad chmury, to trochę mija. Mhm. I co widzimy? Widzimy Ślęże i Radunię. To jest w masywie Ślęży. Radunia też taki popularny cel wycieczek. Chociaż na szczyt tam wejść nie można, z tego co nam wiadomo, ale jeszcze na Radunii nie byliśmy. I Zameczna tutaj bardzo blisko. I wchodzi się na wieżę. Wieża jest, tak jak my byliśmy, to była otwarta w określonych godzinach. Nie można wejść chyba poza godzinami otwarcia, bo tam jakieś drzwi są nawet i w środku siedzi ktoś, kto sprzedaje bilety. I wtedy ten bilet kosztował 6 zł za jedną osobę. Nie wiem jak jest teraz, jakie są aktualne ceny. Może po otwarciu wieży w maju pewnie będzie podwyżka i to myślę, że raczej na raczej pewno. Tak. Aurelia pyta, czy są tam bacówki. Bacówki w sensie chodzi ci o schronisko, czy chodzi ci o takie bacówki, takie coś typu schron? Daj znać, Aurelia. To wtedy odpowiemy. I jeśli ktoś był właśnie, jeśli jakbyś Lucyna napisała w 2021, czy można było wejść na wieżę i jakie bilety, ile bilety kosztowały, bo widzę, że w ostatnim czasie byłaś, to tak jest z serem owczym. Ogólnie nie spotkaliśmy się. Może na, jak już coś, to gdzieś tutaj, włączmy sobie przeglądarkę, tutaj, być może gdzieś w tym terenie, na przełęczy Sokolej, bo tam bardzo dużo osób, ale tak to nie wiem, czy... Gdzieś takie bacówka będzie. Może ktoś będzie sprzedawał po drodze, bo wiadomo, w tych naszych terenach tutaj, jak się na Szczawnicę jedzie, czy na Nowy Targ Zakopany, to jednak co chwilę stoją, a tam nie takie wiem. Takie bacówki? Chociaż ale... nie tyle bacówki, nawet takie stoiska. Takie stoiska. Nie? Ale bacówki też są. Ten teren Gursowi jest
Bardzo fajny, bo jest taki tajemniczy i też niedawno byliśmy, ale robiliśmy sobie kalenicę w wersji zimowej. To też mieliśmy taką fajną przejrzystość i ta wieża widokowa była taka ośnieżona jeszcze. Chociaż to była ta wieża jeszcze stara, bo teraz też nową już postawili i można chyba już na nią wchodzić. I mamy rozwidlenie szlaków, wybieramy dalej kolor czerwony, idziemy do schroniska sowa. Jeśli ktoś będzie w okolicy Nowej Rudej, to tam możecie sobie wjechać na Górę Świętej Anny. Ona jest tutaj chyba koło szczytu Kościelec. Tak mi się wydaje, czy nie? To co pokazywałeś? Nowa Ruda i wtedy jest Góra Świętej Anny i Góra Wszystkich Świętych. Tam są takie dwa ten. A to tam są te wieże. Tam jest szczyt na K, ale nie wiem właśnie jak on się nazywa teraz. Jako dziecko jeździłam na kolonie w tamte rejony. Chodziliśmy po górach i obiecano nam te oscypki, ale nigdy się nie trafiła żadna bacówka z owcami. No to ciekawe. To trzeba przyjechać i teraz poszukać jeszcze. Albo dobra, czy ktoś w ogóle wie o takiej bacówce, może tutaj między nami słuchającymi, ktoś się spotkał z taką bacówką? Dajcie znać, jeśli coś tam wypachniało wam w pobliżu. Ciekawe, jakby tak zadzwonił do informacji turystycznej, gdzieś tam w Górach Sowich, zapytał się, czy są takie bacówki z serami. Ale to by była odpowiedź. W sumie to zależy od informacji turystycznej, ale czasem jak zadzwonimy, czy nawet podejdziemy do informacji turystycznej, to jeśli ktoś tam pracuje z pasją, to naprawdę tak dobrze zna teren, że opowiada i opowiada i opowiada i to takie naprawdę ciekawostki, więc zależy też jak informacja jest, nie wiem, przeszkolona, nie przeszkolona, bo to chyba sam z siebie musi ten pracownik z zamiłowaniem myślą pracować, żeby opowiadać już takie, no nie te najważniejsze informacje, ale właśnie te jeszcze dalsze, nie? Te ciekawostki, czy w ogóle nawet jakieś takie perełki. Najlepsza obsługa w informacji turystycznej trafiła nam się w Nysie. Był taki chłopak młody. Kojarzył nas też z bloga i właśnie tak fajnie opowiadał. I potem jeszcze nas oprowadził tam w informacji turystycznej, była jakaś tam wystawa i nam opowiedział. Ale naprawdę to było top. I jeszcze chyba w jakimś mieście byliśmy niedawno. Gdzieś chyba w województwie lubuskim. Nie wiem, czy nie w Zielonej Górze to było. Tam jest taka informacja turystyczna w takim chyba dawnym ratuszu. W takim zabytkowym budynku i w takich piwnicach. Też. Tam też taki młody chłopak był i bardzo fajnie nam mówił i też dużo tych informatorów takich dał. A czasem się trafią informacje, że a to sobie weźcie coś i w sumie tyle. Góra Świętej Anny jest za Opolem? Tak, jeśli chodzi o Górę Świętej Anny za Opolem, to faktycznie tam jest, że właśnie się robią tam korki, jak się jedzie na Wrocław. Jak my jedziemy sobie, ale chodzi o Górę Świętej Anny, jest takie miejsce. Tam chyba też jest wieża widokowa, taka mała. To są szczyty wieży widokowej Ziemi Kłodzkiej. Tak nazywa się projekt, PTTK Kłodzka i oni właśnie tam zdobywaliśmy kiedyś te wieże widokowe. No właśnie zbieraliśmy sobie, odwiedzaliśmy te miejsca. O, warto wiedzieć. No, sprawdź sobie. Doczytaj i może kiedyś tam opowiemy o tym. Violetta pisze, że w majówkę wchodzimy. Czyli dopiero, no, to w sumie już za niedługo, za półtorej miesiąca. A nie wiem, czy to odnośnie sowy czytałaś? Jeszcze nie. Ilona jeszcze dała tutaj takie info, że na stronie schroniska pisze tak, od 22 czerwca 2022 w związku z zmianą dzierżawcy obiektu, schronisko Sowa obecnie jest nieczynne. Czyli trzeba czekać na rozwój sytuacji. I idziemy dalej tym czerwonym szlakiem. Towarzyszy nam jeszcze szlak zielony i rowerowy, ścieżka na dół. I zobaczcie, to jest właśnie to schronisko. Czyli jesteśmy dokładnie tutaj. Schronisko Sowa. I teraz sobie zmienimy szlak na kolor żółty i dojdziemy z powrotem na kozie siodło.
Cześć, cześć Violetta. Hej, hej. Takie wypłaszczenie mamy. I do platformy widokowej jeszcze 15 minut. To już jeszcze szersza droga nas będzie prowadzić. I to jest taka platforma. I to była taka sytuacja. Mieliśmy właśnie wtedy w 2017 roku, że jeszcze nie mieliśmy żadnego noclegu zarezerwowanego. Wtedy jeszcze nie rezerwowaliśmy noclegów przez Booking, tylko po prostu szukaliśmy na nocowaniu chyba albo na mapach Google. I dzwoniliśmy w dużo miejsc właśnie w okolicy, żeby na jakiś nocleg. Tylko chcieliśmy sobie tylko na jedną noc nocleg zabrać, ale nikt nie chciał nas przyjąć tylko na jedną noc. Zawsze mówili, że na jedną noc nie przyjmujemy. A że tutaj są za duże koszty, tak. A to ta pranie wychodzi dużo, a no to i w sumie nikt nie chciał jakoś, nie wiem, nawet podwyższyć o te 10 zł ceny, tylko po prostu... Od razu nie. No jakoś nie i w ogóle. No i to nam się wydało dziwne właśnie, że wszyscy mówili, że albo nie, albo bo chyba nawet mówili, że nie mają miejsca już, no nie? To była taka narracja, że już nie ma miejsca, że nie ten. I... No ale czasem mówili, że jest tak. To po prostu za duży koszt utrzymania turysty na jedną noc niż ten. To też się zdarzyło. Tak, no to jeszcze były te czasy, gdzie noclegi były tańsze i tam chyba po 40 zł można było coś znaleźć, jakiś pokój. Ale i dzwonimy już chyba 10 noclegów różnych i tylko jeden nocleg nam powiedział ok. I chyba to był, nie wiem czy nie Sowi Gościniec, tak się nazywał, bardzo fajnie tam było. Ale no i w końcu tak, dzwonimy do tych tylu noclegów i wszyscy mówią, że nie. To jest dziwna sytuacja, bo mówimy, że chyba, że mówimy do siebie, że coś jest chyba nie tak. I ja mówię do Angeliki, żeby zadzwoniła do tego samego noclegu, tam jakiegoś noclegu X i powiedziała, że chcemy przyjechać od dzisiaj na 4 noce. Mhm, czy tak, jest możliwość. Tak, a ten nocleg wcześniej powiedział, że nie, że już nie ma miejsca. I dzwoni, czy na 4 noce od dzisiaj, tak, nie ma problemu, proszę przyjeżdżać. No i już wiedzieliśmy, że... Że coś jest nie bardzo, że coś no bo, nie tak było. Kurczę, no. Dziwnie, dziwne, tam raczej biedne tereny, Aurelia pisze, no. No nie, to było właśnie naprawdę dziwne, bo kurczę, no wiem, że no, jest problem z turystą na jedną noc, no bo jednak no, trzeba cały pokój sprzątać, no nie? No ale znowu... Ale jeśli ktoś z Was prowadzi obiekt noclegowy albo ma znajomych, co prowadzą obiekt noclegowy i wiecie, że na przykład nie przyjmuje na jedną noc, to polećcie mu, żeby przyjmował. Niech powie... wyższą cenę. Tak, niech powie wyższą cenę i to powie, niech powie od razu, że okej, okay, zasadnie na przykład nie przyjmujemy na jedną noc, ale musimy doliczyć tam, nie wiem, 10 czy 20 zł, ponieważ większe koszty są. I naprawdę wtedy, bo czasem ktoś szuka, nie ma czasu na przykład na szukanie, albo już tyle się odzwonił i nie ma miejsca, a jak mu ktoś da ten nosek na jedną noc, to potem będzie miło wspominał to. Czy zawsze można złożyć propozycję, że tak, ale będzie co mam się tam o 10 zł wyższa, nie? O, i z tego tarasu widokowego mamy mały widok taki i czekamy tylko, aż te drzewa podrosną. O, czekajcie, bo nie włączyłem. Okej. Okay. Taki widok z tej platformy jest i czekamy, aż podrosną drzewa, no, żeby nie było nic widać. Obawialiśmy się tego, że za niedługo, jak te drzewa podrosną, to naprawdę nic nie będzie widać. No, one już przez 6 lat już mogły trochę podrosnąć. No właśnie. Okej, okay. Na dzisiaj mamy tyle. Takie dzisiaj było krótsze spotkanie. I zobaczcie sobie na naszego Facebooka dzisiaj, jeśli nie widzieliście jeszcze, to tam wrzuciłem zdjęcia z masywu śnieżnika. Może sobie w najbliższym czasie opowiemy też o śnieżniku, bo duże kontrowersje wzbudza ta wieża widokowa, która tam powstała w ostatnim czasie, już można na nią wchodzić. Musimy też tam wrócić, żeby sobie na nią wejść, sobie zobaczyć. Bo wtedy, kiedy my akurat szliśmy tą trasą z Mają i Justyną chyba i Dominikiem, tak. To niedawno było też. Tak, niedawno. Dwa lata temu. To jeszcze ta wieża nie była dostępna. Jeszcze tam trwały takie chyba ostateczne prace przy niej. Takie, co było do wykonania jeszcze, żeby oddać typowo
no, tą wieżę do użytku. No, także, także tak to wygląda. O, śnieżnik byłby super. No, myślimy, zobaczymy jak to tak, bo teraz mamy wyjazd i jeszcze nie wiemy jak to będzie z tymi naszymi spotkaniami, na pewno coś... Będziemy chcieli zdziałać, ale to na pewno zależy od internetu, tak kiedyś tak. Mówiliśmy. Bo będziemy w różnych noclegach i też nie wiadomo jak będzie z połączeniem i jeszcze bardziej myślimy coś takiego zrobić, żeby nie pogadajmy o górach, tylko na przykład raport z podróży, coś takiego. I wtedy będziemy opowiadać jak tam było, bo no, w danym dniu czy... Tak, będziemy się na górach skupiać, także może jakieś z gór też... W sumie takie pogadajmy o górach, ale, ale raport... Ale, ale trochę takie... Trochę tak inaczej. Nie będziemy tak robić jak teraz szlaku, tylko trochę inaczej. Trochę inaczej, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, ale... No bo tutaj tak naprawdę w pogadajmy o górach jest cały szlak, tak? Od początku do końca, gdzie szukać noclegu, wskazówki, przejście i wasze wspomnienia, nasze wspomnienia. No a tam też mogą takie być, ale, ale zobaczymy jak to wszystko będzie. Dużo zależy od internetu. No to na pewno. Violetta tutaj jeszcze informacja, że jeszcze nie zasłaniają widoku. Byłam miesiąc temu. Czyli z tej wieży będziecie mogli jeszcze coś tam pooglądać. A Aurelia, takie świeże informacje na pewno będą ciekawe. Ilona, udanej wycieczki. Dziękujemy bardzo. Pochwalcie się, co tam jest, jak jest, dajcie się nam nacieszyć pięknymi widokami. No, będziemy musielibyśmy zgrać trochę zdjęć przynajmniej, żeby móc coś wam pokazać. No, zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Takie surowe zdjęcia. Tak, będziemy często noclegi zmieniać i może być tak, że się nie ogarniemy jeszcze do wieczora. Ale już myślę, że jutro czy nie, już w piątek już będzie więcej zdjęć nawet wrzuconych na profil, także zobaczycie, gdzie jesteśmy i co robimy. Super. Super. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo miło, że z nami jesteście. W sumie tak licznie, bo spodziewaliśmy się kilku osób, a tu już z nami jest kilkanaście, a może w przyszłości będą jeszcze więcej, większe ilości dołączać, także bardzo fajnie. Będziemy sobie opowiadać no, o polskich, no a teraz trochę przerwy od tych polskich znowu, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Super, dziękujemy bardzo za obejrzenie i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia, do następnego razu.